Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania widzów, głównie związane z porządkiem religijnym, ale ciekawe. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Dzięki temu wszystkiemu kanał się może rozwijać. Dwa ogłoszenia wcześniej. Kolejny raz przypominam o zbiórce na samochód dla księdza Juchemczyka. Ważna sprawa. Bliższe informacje na zrzutka.pl. Przypominam też, że ukazały się dwie książki. Najważniejsza książka księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi z tych, które dotąd się ukazały. W sumie to jest czwarta książka. Pod tytułem Sekta Bergoglio, prawda? O polskim kościele, o kościele powszechnym, o nas samych, o tym, co robić, co nas czeka. I druga książka, akurat nie mam jej tutaj przy sobie, ale też ważna, Chrisa Klińskiego, W mackach fundacji. Nie zwracamy na to uwagi, jak ważną rolę pełniły fundacje kiedyś w Stanach Zjednoczonych i nadal pełnią, i jak pełnią w Polsce, prawda, jak niszczą wiele ważnych rzeczy. Przechodzę do tych pytań. Pierwsze pytanie jest takie, pytanie z Facebooka, Doc Sylwia. Co najlepiej zrobić, aby odciąć się od ruchu parareligijnego? Chodzi o wspólnotę odnowy w Duchu Świętym, w której zostały naruszone prawa prywatności oraz nadużywano licznych manipulacji, wykorzystując trudną sytuację członka wspólnoty. Znaczy, takie rzeczy w odnowie w Duchu Świętym są na porządku dziennym, natomiast jak, co zrobić? No, trzeba tą wspólnotę opuścić, odciąć się, oderwać się, znaleźć dobrego spowiednika i przewodnika duchowego, żeby nam pomógł się uzdrowić, prawda? Natomiast innej drogi nie ma. Wiele z tych wspólnot ma cechy sekty, czy przekształca się w sekty, i pomimo to, że przekształciło się w sektę, dalej funkcjonują w Kościele katolickim. Ja kiedyś mówiłem, znałem jeden taki przypadek w Kaliszu. Jeździłem tam, nocowałem u orionistów, między innymi tam mnie gościł opiekun tej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Ludzie, którzy przychodzili na spotkania ze mną, mówili, że zawiadamiali biskupa, biskup nie reagował, bo mówił, że to tylu młodych, to taka dobra wspólnota. Ci ludzie mówili, to już jest sekta, to już jest satanizm. Ten ksiądz był, tutaj mamy jakieś wyty sumienia, bo ten ksiądz, no, rzucało się w oczy, że coś się z nim złego dzieje, że jest w jakimś coraz większym dole. I pamiętam, że chciałem z nim porozmawiać, nie miałem siły, nie porozmawiałem z nim. Nie wiem, czy to coś by dało, no w każdym razie. Po pewnego dnia dowiedziałem się, że ta wspólnota już nie jest w kościele, że już jest oddzielnym kościołem, że nagle ma ciężkie pieniądze, i ten ksiądz odszedł z nimi, i na szczęście on wrócił. Drugie pytanie, czy w prawosławiu podczas mszy świętej dochodzi do rzeczywistego przeistoczenia chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, tak jak ma to miejsce w Kościele katolickim? Święty Jan Paweł II powiedział, że Kościół oddycha dwoma płucami, a tym drugim płucem jest prawosławie. Znaczy, święty Jan Paweł II mówił różne rzeczy. Mówił o Żydach, że to są nasi starsi bracia. Powtarzał tu Mickiewicza, a Mickiewicz, no to opierał się na swojej wiedzy, która była brakiem wiedzy. No i teraz, czym jest prawosławie? A czy prawosławie ma w znacznej mierze, bo nie jest to chyba pewne, czy do końca, ale ma sukcesję apostolską, prawda? Czyli ten kościół, znaczy ci ludzie, ten kościół, znaczy ta część kościoła się oddzieliła od kościoła razem z biskupami. Byli tam biskupi i ci biskupi wyświęcali kapłanów i wyświęcali kolejnych biskupów. A ci kolejni biskupi wyświęcali kolejnych kapłanów, prawda? Czyli została zachowana sukcesja apostolska i ci kapłani są kapłanami, a ci biskupi są biskupami. I jeżeli tak, no to jeżeli ktoś jest kapłanem, to on może być suspendowany, on może być grzesznikiem,
on może wyjść z łóżka kochanki, ale jest dalej kapłanem. To znaczy, jak wejdzie na przykład, kiedyś było to i w prawosławiu, do konfesjonału, to w tym konfesjonale w pewnym momencie mówi: ja ciebie rozgrzeszam. I oczywiście on nas nie może rozgrzeszyć, tylko że on jest w tym momencie narzędziem w ręku Chrystusa. To Chrystus do nas mówi: w tym momencie ja ciebie rozgrzeszam. I taki kapłan, będąc kapłanem, dokonuje przeistoczenia, czyli mamy do czynienia z realnym ciałem i realną krwią Jezusa Chrystusa, o ile wszystkie słowa przeistoczenia zostały wypowiedziane, nic nie zostało zmienione. Natomiast ja przypomnę pewną kwestię, której w kilku programach, o ile pamiętam, poruszałem. No, to jest ta słynna rozmowa Dugina z polskim dziennikarzem, kiedy Dugin powiedział, Dugin, reprezentant, przypomnę, masonerii rytu francuskiego, rosyjskiej, okultysta, ale też człowiek mający wielkie wpływy w Rosji, w wojsku, w służbach specjalnych, syn generała GRU, to jest pierwsza informacja w jego biografii, który mówi, że GRU to tajny zakon okultystyczny, człowiek, który jest doradcą Putina, którego podręczniki okultystyczne obowiązują w akademiach wojskowych. On powiedział Polakowi, że jeżeli chcemy przetrwać, to powinniśmy przejść na stronę Rosji, a nie być na stronie Amerykanów, bo Amerykanie nas zniszczą. Ale musimy zrezygnować z katolicyzmu, a polskość wtedy zachowamy. Na co Polak powiedział: no ale przecież wy macie to swoje prawosławie. To też jest przecież chrześcijaństwo. Na co Dugin powiedział: to nie jest chrześcijaństwo. To jest ploty. No i to jest pewna prawda, znaczy bo co to znaczy, że prawosławie nie jest chrześcijaństwem? Nie mówiąc językiem Dugina, tylko mówiąc, jakoś poszukując prawdy, że prawosławie jest teologia prawosławna, a co za tym idzie, pewna praktyka prawosławna jest zbudowana na filozofii, jeżeli to w ogóle można nazwać filozofii Plotyna. A Plotyn to był neoplatonik, to był ktoś, kto reprezentował doktrynę orficką. Doktryna orficka od doktryny masońskiej różni się tylko użyciem trochę innych słów. Ale istota tej doktryny jest dokładnie ta sama. I wtedy, kiedy Kościół prawosławny się odłączał, odchodził, to Kościół katolicki miał problem, bo trzeba było zbudować profesjonalną teologię, żeby ogarnąć to wszystko, żeby wiedzieć, w co się wierzy, dokładnie w co się wierzy. I do tego potrzebna była dobra filozofia, pasująca filozofia. I jedyna filozofia z starożytnej Grecji, która pasowała, to była filozofia Arystotelesa, ale ona niestety nie była dostępna w tym czasie, ponieważ szkoły Arystotelesa wymordowano, jego pisma zniszczono. Nie do końca, bo one się zachowały w krajach arabskich i potem wróciły. I był taki okres w dziejach Kościoła, że był tylko Platon i Plotyn do korzystania i łatwo się można było pogubić teologicznie i było dużo herezji. I później Kościół katolicki odnalazł Arystotelesa, pojawił się święty Tomasz z Akwinu, pojawili się zresztą inni święci, którzy jakby to odgięli wszystko. Natomiast prawosławie się separowało i odseparowało się razem z tym Plotynem i na tym Plotynie do dzisiaj buduje swoje myślenie. Stąd jest bardzo antykatolickie, stąd jest bardzo antymaryjne. Stąd uważa, że katolicy to są dzieci diabła, prawda? Bo jeden z ich argumentów jest taki, że człowiek może być dzieckiem Bożym, jeżeli jest w stanie łaski, a jest w stanie łaski, jeżeli ma dostęp do sakramentu. W związku z tym oni chrzczą dziecko i udzielają mu pierwszej komunii od razu bezpośrednio po chrzcie, prawda? Tam powiedzmy dwumiesięcznemu niemowlakowi i ono, to dziecko ma być w stanie łaski. Natomiast taki katolik, oni mówią, no co?
chrzci się, kiedy się chrzci, ale do pierwszej komunii idzie w wieku 8 lat, no to przez te 8 lat to już go szatan całkowicie tam zniewolił. Zauważmy, że tu w tym prawosławiu traktuje się sakramenty tak dosyć magicznie, jakby bez udziału, jakby niepotrzebny był udział człowieka, prawda? Bo to nie jest tak, że namówimy sąsiada ateistę, satanistę, żeby przystąpił do Komunii Świętej, on pójdzie, przystąpi do Komunii Świętej i łaska na niego spłynie. Nie jest tak. Tu trzeba spełnić pewne warunki, trzeba to akceptować i tak dalej, trzeba tą łaskę przyjąć, prawda? I przyjąć ją świadomie. Komunia Święta, w czasie Komunii Świętej Pan Bóg nas obdarowywuje i daje nam masę darów, tylko że to może wyglądać tak w wypadku katolika też, że ten katolik wychodzi z kościoła niosąc te dary, ledwo je ogarniając i wrzuca je do najbliższego kosza na śmieci. I z komunii nic nie będzie. Nie będzie żadnej łaski, bo łaski zostały wyrzucone do kosza na śmieci. A tu prawosławni tak traktują to magicznie, a poza tym myśląc Plotyny, bo Plotyn mówi, że wszystko jest Bogiem, prawda? To są różne hipostazy. I tu prawosławni się z nami kłócą, znaczy inaczej pojmują Trójcę Świętą. To credo, które my wyznajemy, oni go by nie chcieli wyznawać. Duch Święty według nich nie pochodzi od syna, od Ojca i Syna. Ktoś powie, a to takie mało ważne, to nie jest ważne, to nie jest mało ważne. I oni na przykład twierdzą, że w związku z tym, że katolicy twierdzą, że łaska jest stworzona, to nie doznają prawdziwej łaski, bo jakby łaska była stworzona, to by nam nie pomogła podnieść się ponad poziom stworzenia, zbliżyć się do Boga. I oni mówią, że łaska jest hipostazą, prawda? Czyli to jest jakby sam Bóg, tylko że wypromieniowany, jakby Bóg był jakąś żarówką i jest światło, które z niego wychodzi i wszystko jest tym światłem i wszystko jest tym Bogiem. I ktoś powie znowu, to jest pewna teoria, praktyka. Nie, to nie jest tylko teoria, bo z tego wynika dalsze myślenie, wynika typ duchowości, wynika typ życia moralnego, prawda, nie bez powodu. Prawosławni zapomnieli o spowiedzi, nie bez powodu ją odrzucili, prawda? I oni idą do Komunii Świętej z tymi wszystkimi grzechami. No i teraz pytanie, w zasadzie pytanie retoryczne, czy to nie jest tak, że te łaski, które otrzymują podczas Komunii Świętej, to czy one do nich w ogóle docierają, prawda? Jak mogą docierać do człowieka, który ma grzech śmiertelny, grzech ciężki, grzech, poprzez który odrzuca się Boga. Znaczy, ja nie wiem do końca, jak to jest w prawosławiu rosyjskim, bo tych prawosławiów jest dużo, ale na przykład wiem, jak to jest w prawosławiu bułgarskim, prawda? I tam jest tak, żyje sobie człowiek, jest grzeszny, ma trzecią żonę, dokonał aborcji, ukradł, zabił. I pewnego dnia mówi sobie, pójdę do Komunii Świętej. No i teraz, co on ma zrobić? Ma przez tydzień nie jeść mięsa, a ostatnie 24 godziny tylko o chlebie i wodzie. Jeżeli spełni ten warunek, może przystąpić do Komunii Świętej, ale nie musi żałować, nie musi zadośćuczynić i tak dalej. No i teraz zobaczmy, prawosławie jest zanurzone w cywilizację bizantyjską, czyli państwo jest ponad. Prawda? Znaczy zawsze prawosławie było narzędziem w ręku władzy, prawda? Było narzędziem w ręku cara, z komuną to różnie bywało, ale za komuny było tak, że cała góra prawosławia to byli sami agenci i tego nikt tam nie zmienił, nie lustrował. Teraz prawosławie jest w ręku Putina, a z kolei Putin jest w jakiejś mierze w ręku prawosławia, prawda? Bo to w dwie strony działa ta zależność, my tobie to, ty nam to. Także czy w prawosławiu można się zbawić? Pewnie można, tym bardziej człowiek, który nie może się z niego wyrwać, bo się w nim wychował,
i tak dalej. To zawsze w kościele była taka, taka myśl, prawda? Natomiast no, nie jest to normalny, dobry kościół, który jest tylko schizmą, bo niektórzy tak mówią, tylko schizmą, znaczy, że się odłączył, ale prawdy wiary, wiarę ma dokładnie taką samą, nie ma dokładnie takiej samej. I ostatnie pytanie, jakby troszkę z innej beczki, może dotykające masonerii. Panie Stanisławie, czy Pana zdaniem KUL jest jeszcze uczelnią katolicką, czy też uległ już prądom postępu i nowoczesności? Ksiądz Alfred Wierzbicki, współpraca z Onet, znak zapytania. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. Dziękuję za dużo zdrowia. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli pojawia się jakiś ośrodek katolicki, który jest ważny, to oczywiście wszystkie siły ciemności, w tym masoneria, czy w swoim czasie komuniści, robią wszystko, żeby ten ośrodek zniszczyć, żeby go zdemoralizować, żeby go zniszczyć od środka. Za komuny było takie głoszone przeświadczenie, że KUL jest dobry, ATK jest zła. Ja studiowałem na ATK, Akademia Teologii Katolickiej, bo ATK było uczelnią państwową. Utworzyli je komuniści z wydziałów teologicznych uniwersytetów polskich, które miały te wydziały. Czyli te wydziały usunięto z tych uniwersytetów, utworzono państwową uczelnię, no bo te uniwersytety były państwowe ATK i mówiło się, że ATK no to, to jest jakaś taka komunistyczna coś, a KUL to jest okej. Okay. No tylko KUL utrzymywał się ze składek ludzi, prawda, zbieranych na tace w kościołach, ze składek Polonii, tylko oczywiście infiltrowano służby komunistyczne, a służby komunistyczne to niekoniecznie były komunistyczne, bo to pamiętajmy, że masoneria rytu francuskiego to działała w ramach służb komunistycznych, w ramach służb wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Zresztą działała w różny inny sposób i kiedy profesor Bender, ktoś mu kiedyś zrobił zarzut, on był taką główną kulowską postacią i ktoś mu zrobił zarzut, że on z komunistami współpracował, więc on wyciągnął wszystkie papiery z IPN-u, zawiesił je w internecie, nie wiem czy nadal wiszą, bo już profesor Bender nie żyje, no i z tych papierów wynikało, że on był czysty, że komuniści nic od niego nie mogli osiągnąć. Tylko zabawne, bo on był szefem tego klubu inteligencji katolickiej lubelskiego, to był taki no, prawdziwy klub, znaczy prawdziwej inteligencji katolickiej. I on był prezesem tego klubu i był zarząd tego klubu, tam ileś tam osób, już nie pamiętam ile, sporo. I ci wszyscy, te wszystkie osoby w zarządzie to byli profesorowie KUL. I tam zresztą głównie przychodzili absolwenci KUL. I co się okazało? No, Bender był czysty, ale wszyscy dokładnie członkowie zarządu, ci wszyscy pracownicy KUL, to byli agenci Służby Bezpieczeństwa. Z drugiej strony ja pamiętam opowieści z tamtych czasów. Ludzie przyjeżdżali, którzy albo studiowali na KUL, a przenieśli się na ATK, albo no, coś mieli wspólnego z KUL-em. Bywali na wykładach, no to tam z reguły było tak, że no, omijało się pewne tematy, na przykład Katyń, prawda? Oczywiście metoda infiltracji ze strony zachodu, zachodniej masonerii była taka, zresztą ona dotyczyła i ATK, że stypendia, prawda? Stypendia zagraniczne. Niemieckie przede wszystkim, prawda? Człowiek jechał na 2 miesiące i wracał jakby po praniu mózgu, prawda? Bo tym bardziej, że on wiedział, że jak zmieni myślenie, to wróci na drugie stypendium, trzecie, czwarte i piąte. I to strasznie ludzi niszczyło, demoralizowało. Ale żeby taki profesor wyjechał za granicę, to on musiał dostać pozwolenie komunistów, bo to się składało podanie o paszport i się otrzymywało albo nie. No i kulowcy się szybko zorientowali, że
Jak są grzeczni, posłuszni, to otrzymują paszport. Jak są, coś powiedzą, wymienią Katyń, czy coś powiedzą takiego, co się komunistom nie podobało, to paszportu nie dostaną. Jak byli grzeczni, dostawali talony na malucha. Także to, ta demoralizacja kul zaczęła się w latach 50., a skończyła się dzisiaj. I dzisiaj ani kul, ani ta ATK chyba już... No są jacyś tam pojedynczy profesorowie, którzy trwają, którzy walczą, którzy mają kłopoty, którzy się ukrywają. Ale uczelnia jako uczelnia, to ja bym już jej tą literkę K zabrał, nie? Katolicki Uniwersytet Lubelski. No to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.